Co Wiktorowi przypomina stare czasy? Taką... jak chodził na smyczy? Już nie pamiętasz? Filmiki ci pokażę. Nie pamiętasz, jak tak chodziłeś? No idź, idź Wiktor, idź. Idź na dwór. Papugi dzisiaj dostały piździelca. Cześć papugi, co wy tak drzecie? Jadaczki? Co? Rio? Co się tak drzesz? Rio! Podjarany? To a ty co powiesz? Jak robi kotek? Kotek robi? No pięknie! No bardzo ładnie! Kotek robi? Jak robi kotek? No super! Arleta kupiła domek wczoraj dla Wiktora. Jeszcze w nim nie był. Zainteresowanie dosyć małe. 10 funtów. Jakiś używany taki. Myślę, że dobra cena jak na to, że za chwilę przestanie się nim bawić. Zobaczcie, jak ten trawnik ładnie wygląda. Biały dywan. Od pszczuła się roi. Próbowaliśmy wczoraj Insygnię odpalić, ale się nie dało. Próbowaliśmy odpalić od Volvo. No i musimy przynieść prostownik i zacząć ładować. Chyba tylko tak się da się już ją odpalić. Pokrzywa. Jest strasznie uwalony. Dzisiaj ogólnie muszę poznosić też ramki na pasiekę, bo jutro przyjeżdża już ostatnia dostawa na ten rok, tak więc mam nadzieję, że gdzieś się poupycham. Jutro też jest bardzo ciepły dzień, więc nie chciałbym ich tutaj zostawić, bo no może mogą nam spłynąć tak naprawdę. Jutro zapowiadają nawet 27 stopni. Ten wosk troszeczkę zbieleje na słońcu, ale to nie zaszkodzi. Będą odbudowywać jak normalne. Dobra, w międzyczasie ja sobie idę ubrać kombinezon i idziemy zobaczyć do pszczół. Nie papole? A tak przy okazji to jeszcze temperatura dzisiaj w naszym domku. Dobra, wskakujemy szybko w strój. Ciepło, ale wieje. Dzisiaj strasznie. Dobra, widzimy się już tam. Podkarmiaczki są już puste, pszczoły jeszcze latają, czyli jest zainteresowanie. Dzisiaj jest ciepły dzień. Wszystko wyjadły. Ja ich już na razie nie karmię, bo są zbyt ładne te dzionki, żeby coś dostawały. Z tego powodu, że jeszcze coś tam kwitnie, jakaś lipa, więc niech sobie biorą taki naturalny pyłek i nektar, który na pewno bardziej wpłynie na to, na ich rozwój, niż jakiś tam syrop cukrowy. Tutaj zrobiłem kolejny odkład, przyniosłem rodzinę pełną, produkcyjną, znaczy pełną produkcyjną to dużo powiedziane. Po prostu rodzinę na to miejsce, to są odkłady, które stworzyliśmy kilka dni temu. No i jakoś się trzymają, już ładnie pszczółki latają. Co one tutaj robią? Zobaczmy, czy robią mateczniki ratunkowe. To pamiętacie, mieliśmy ramkę pokarmu na któryś z poprzednich vlogów. Dzisiaj mamy chyba 16 dzień lipca. Zobaczmy, no, trochę poddenerwowane. To jest bardzo ładnie zabita czerwiem ramka. Zobaczcie, jak to się wykluje, to ten odkład będzie hulał jak szalony. Jeszcze nie widać mateczników ratunkowych i możliwe, że ich nie zobaczymy. Możliwe, że też wszystko było zakryte i nie miały jak na czym ich zrobić. Tu mamy matulkę, widzicie? Zielony opalitek. Zielony opalitek oznacza rok. Dla tych, którzy gdzieś tam nie wiedzą, a chcą wiedzieć, to oznacza właśnie, że są z tego roku. Zobaczmy, jak w tym uliku. O, tutaj podobnie. Dobra. Zostawimy je. Patrzcie, już się pierwsza osa pojawiła. Znaczy pierwsza osa, jedna z pierwszych os, bo już tych os troszeczkę jest. No ale zobaczymy, czy będą nam wybijać w tym roku pszczoły, czy nie. Ja sobie tutaj przyszedłem, żeby zobaczyć, jak pszczółki latają. Zobaczcie, noszą pyłek. Widać żółte odnóża.
Jakieś tam pszczółki przylatują z pyłkiem, przyjrzyjcie się. Tak więc z czegoś noszą, nie jest źle. Tam, widzicie to mrowienie, tam jest matka włożona w klateczce, więc pszczoły tak jakby nie czują matki. I no i one właśnie tak reagują. Tak jakby jej szukają, coś w tym stylu. A za kilka dni trzeba będzie do tego ula zajrzeć i wyciąć mateczniki ratunkowe, które pewnie stworzyły. Czy to mnie zastanawia? Te pszczoły jakby gdzieś tutaj pod paletę idą? Jest tam coś? Nie, nie ma nic. Nic nie powinno być. Gdzieś tutaj kurde latały pszczoły, wiecie? I tak mnie zastanawiało. Czasami jest tak, że gdzieś matka zabłądzi i normalnie zrobię plastry pod ulem. Więc lepiej to zauważyć wcześniej niż później. Zobaczcie tutaj jak pobierają. O, widzicie? Gdzieś cieknie z wiaderka. Widzicie co się dzieje? Wiaderka są dobre, ale nie są idealne. No i tutaj też w tym wiaderku już mamy prawie pustkę. W tym jeszcze trochę mamy, w tym mamy dużo, bo to odkład. O nie, nie mamy dużo. My nie mamy nic. Ciekawi mnie co tutaj się stało, bo to nie jest, to raczej nie jest jakiś mocny odkład. Jest słaby odkład. To jesteśmy przy jednym z odkładów. Tutaj chyba coś było nie tak. Bym to chciał sprawdzić. Jakaś odciągnięta ramka. Nie wiem o co tutaj chodzi. Ale chcę sprawdzić. Widzę młodą pszczołę. Więc może wszystko jest ok. No, jakieś dziwne oznaczenie. Nie, nie, są jajeczka, wszystko jest. Nie, no tutaj jest bardzo dużo czerwiu. Zaraz wam pokażę ramkę. Patrzcie. Cała zawalona. No, ten odkładzik jest bardzo mocno gotowy. Na zimę. Aha, i to jest wygryzione z mojego. Widzicie, nawet to dawno nie zaglądaliśmy, już musiała się unasiennić matka. Tutaj była ułożona matka w takim kubeczku. Są jajka, jest czerw. Już musiało być dawno. Musiałem dawno do nich nie zajrzeć tutaj, do środka. I zobaczcie, ile ten ul tutaj ma propolis. Zobaczcie, to wszystko. Patrzcie. Propolis naturalny. Mówi się, że najsilniejszy antybiotyk naturalny. Tak więc jest to możliwe. Patrzcie, tutaj tym pszczółkom zatarasowałem wejście. No niestety tak mam tutaj poustawiane, że mógłbym tam w sumie o tamtej strony pójść, zrobić przegląd, ale zrobiłem z tej, no i teraz są tutaj zakorkowane, no, ale wszystko będzie ok. W ogóle to patrzcie, jak one tutaj ładnie zakonserwują ten ul też na brzegach. Widzicie? Tutaj kurde będzie wszystko idealnie zakonserwowane. Woda nie wejdzie. Zobaczcie jak wygląda daszek z drugiej strony. Wszystko propolis, patrzcie. No ładnie. Pszczółki już pracują na to, żeby przetrwać zimę. Tutaj otworzyłem ulik i zobaczcie, tutaj się już nie mieszczą. Tak więc idę donieść troszeczkę ramek. Trochę się bałaganu nazbierało też na dole. Była stara ramka włożona. Jaki pył się zebrał. Trzeba byłoby to wyczyścić. Dobrze byłoby mieć w końcu wyciągane denice. Dobra, idę zdorować kilka ramek i włożymy tutaj troszeczkę węzy. Dobra, przyniosłem kilka ramek, pofalowały mi się, bo położyłem je na boku i były na słońcu. Ale włożymy im ramki, bo ja już sobie te ule przygotowywuję do urlopu. Czyli jak wyjadę na urlop do Polski, to żeby nie było tak, że jak przyjdę, to pod tym daszkiem będą plastry, bo tak naprawdę będę musiał je ściąć i to będzie tylko zmarnowana siła pszczół. Tak więc ja się staram, jako że ramek mam bardzo dużo, dołożyć tych ramek we wszystkich ulach tak na full, żeby po prostu pszczółki mogły się rozwijać. No taką ramkę wycofam. Coś tutaj się stało. No i ona się nie nadaje już. Zobaczmy co się tutaj dzieje. Na daszku jest podpisane, że tutaj mamy matkę nieunasiennioną. Ale widzicie tutaj ten biały wosk?
On może świadczyć o tym, że matka już jest unasieniona, że pszczoły zaczęły pracować, bo pszczoły nie chcą pracować, dopóki nie mają po co. A nie mają po co, jak nie ma matki, albo matka właśnie jest nieunasieniona. Czasami zaczynają pracować jeszcze przed unasienieniem, jak już zacznie wydzielać feromon, ale generalnie to tutaj widać, że coś się zadziało w tym ulu. Jakby... Oj, ale ciężka! A, zobaczcie, tutaj coś jest nie tak. Się pomyliłem chyba. Widzicie? Tu mamy jakiś matecznik. Czyżby matka poleciała na lot godowy i nie wróciła? No chyba jedyne wytłumaczenie. Bo tu powinna być matka. Widzicie, tu jest kolejny matecznik. No, coś poszło nie tak niestety. Ha, ja te mateczniki najchętniej, tutaj następny, ja najchętniej to je zburzę i dodam im matkę w klateczce. Bo szkoda, że będą teraz czekały na wyklucie się tych matek i tak dalej. To je po prostu bardzo mocno uwsteczni. Już nie zapomnijmy, że jest połowa lipca. Przyniosłem sobie troszeczkę więcej ramek z węzłą. Kurczę, nie mam przeciąć, no. Czasami tak ładnie się przecina, a czasami bez szans. O, poszło. Poszło i tą te ramki zamierzam dodać do tego ula tutaj. Ile tam jest? Nie, chyba za dużo położyłem. Zobaczmy, co tu się dzieje. Kurczę, trawa nam wchodzi do ula. Zobaczmy, co się dzieje. Dzisiaj pszczoły są spokojne. Noszą i ogólnie jest spokój. A tam chodzi matka. Dobra. One tu powinny niedługo ładnie wystrzelić. Teraz staram się do pszczół zaglądać jak najrzadziej już do tych uli. Jeszcze tylko leczenie. Leczenie, które chyba zacznę w ten weekend. O, i taki ulik jest gotowy. Tutaj ulik, który bardzo mocno kuleje. Widzicie, tutaj dałem ciasto jakiś czas temu. One już go teraz trochę nie pobierają tak mocno. Ale zobaczmy, co tu się stało. Jest taki bardzo słaby odkładzik. Ramka suszu. Bardzo poruszone. Albo nie ma matki, albo coś jest nie tak. Albo taka genetyka. Sprawdźmy. Tu nic nie widzę. Tam widzę czerw. Tu nie widzę matki, widzę jakąś larwę, jakieś larwy. Zobaczmy sobie w tamte, w tą ramkę, bo to jest ramka, z której został zrobiony odkład prawdopodobnie. Bardzo ostrożnie trzeba wyciągnąć. I tutaj tak, mamy czerw. Czy wy widzicie matkę? Powiedział, że tutaj jest ul, w którym jest jakiś problem. A nie, jest mateczka, widzicie? Ale on jest taki jakiś lichy. Powiedziałbym, że nawet bardzo lichy. Trzeba będzie dołożyć czerwiu albo wymienić matkę. Dołożył czerwiu. Pszczoły po prostu. Mała przerwa. Wiktor, jednak bawisz się w domku? Tak? Kocyk mama pościeliła? No bo w trawie trzeba pszczoły się. W trawie pszczoły się, to mama tam mówi. Cześć! A kto to? Siostrzyczko, się bawisz, Wiktor? Tak. Super. Zamknij. Podoba ci się domek? Tak. Super. Matka kupiła i sama poskładała nawet wczoraj. Co, zje kwiatka? Nie jest kwiatka. Brawo. I zabawki tam może przynieść. No, przyniesie parę zabawek. Problem jest taki, że nie możemy dzieci puścić tutaj, szczególnie oliwki, bo pszczoły latają. No strasznie tu siedzi w tym. Słychać brzęczenie albo nie słychać, ale jest ich bardzo dużo. Jak tak spojrzysz tak niżej, to ono... No wiem, słychać w ogóle brzęczenie cały czas, nie? Chmurzy się już. Czyżby koniec lata? Tak? No fajnie się bawicie, bawcie się. Tata idzie dalej do pszczółek. O, ślady po basenie?
No właśnie go trzeba częściej przenosić, bo zresztą. No tak, no. Trzeba byłoby częściej to zrobić. Za każdym razem jak się wodę wymienia. Doniosłem sobie więcej ramek na pasiekę, będziemy dalej rozkładać po ulach. Tak więc się przydadzą. Wyszła chmura. Widać, nie wiem czy wy to widzicie, jak pszczoły się zlatują. Pszczoły reagują tak na każdą taką, na każde takie pogorszenie pogody. No i tutaj widać jak wracają. Tutaj mamy ciekawą sytuację. To był ulik do sprzedania. Zrobiłem taką inspekcję jeszcze przed sprzedaniem. Okazało się, że chyba gdzieś przygniotłem matkę. Mateczniki ratunkowe. Tak więc zostawiłem to już tak. Później widziałem matkę nieunasienioną. No i teraz przez dłuższy czas już nic nie widać i mi się wydaje, że to już jest koniec. No i teraz chcemy poddać mateczkę. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo, bo raczej tutaj matki nie ma. Przejrzałem te wszystkie ramki. Wiem, że łatwo matkę nieunasienioną przeoczyć. Ale zobaczmy, co one tu będą robić. Nie zostawiają jej. Ona już tutaj powinna być naprawdę unasieniona długi czas temu. A one nawet jej tutaj miejsca nie zostawiają na środku na czerwienie. Nic, tak jakby były całkowicie bezmateczne. Zobaczcie, jak obchodzą całą klateczkę. Wydaje mi się, że mają dosyć pokojowe podejście. Chociaż ciężko powiedzieć. Nieraz już widziałem, ja już widziałem tak naprawdę wszystko i były pokojowo nastawione. Otworzyłem po paru dniach klateczkę, matki już nie było. Albo była okłębiona akurat jak otworzyłem, różne rzeczy. Dosyć żywotno reagują, ale sprawdzę to za kilka dni. Zostawię tą klateczkę, wcisnę ją między ramki i za kilka dni przyjdę i ją odbezpieczę. Zobaczymy, co się tam stanie. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. Ten ul już nie pójdzie na sprzedaż. On już będzie na pasiece przełożony do normalnego ula i po prostu będą sobie do zimy się szykowały. Tutaj jest wystarczająco dużo pszczoły, bo jest na 5 ramkach. Faktem, że nie mają żadnego czerwiu, ale ta pszczoła na pewno jeszcze spokojnie, z połowa lipca jeszcze spokojnie doprowadzi ten ulik do pełnej siły. Co się też często dzieje, tak więc jak tutaj mamy tyle pszczoły, matka naprawdę zaczerwi spore ramek. Później będziemy widzieli, jakby tej pszczoły trochę ubyło, bo jednak ta pszczoła na pewno już jest stara. Ale finalnie to powinno wybuchnąć ilością pszczoły. Dobra, to chyba na dzisiaj wszystko. Ja jeszcze przejrzę tutaj te uliki i tak naprawdę będę kończył, nie ma co więcej pokazywać, nic się tutaj takiego ciekawego nie dzieje, więc co, do zobaczenia w kolejnym odcinku, koniecznie subskrybujcie kanał, w ogóle patrzcie co tutaj odwadziłem, dałem wylotek w tą stronę, a miał być w tamtą, no i teraz te pszczoły tak wlatują, mają taką wąskie takie gardło tutaj, no ale dają sobie radę, tak więc nieźle. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie. Cześć.